Tu 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 ru, 2023 rok jest już dziś od tygodnia ponad hej Hubert Filip <śmany> Dzień dobry. Witam Cię w 2023 nowym roku Pańskim. Jezu, dobrze, nie odcinku, bo by się okazało, że przespałem bardzo wiele odcinków. Rok Pański 23 2000, a odcinek 7 200. Tak, jest to siódmy rok naszego podcastowania? Ósmy. Ósmy rok naszego podcastowania się zaczyna dopiero, więc jeszcze nie jest skończony. Jeszcze trochę nam brakuje. Super, jeżeli mówimy tylko o roku, to dziewiąty się zaczyna, bo yy, pierwsze. What say you? Po pierwsze podcasty, kiedy zostały wrócone? W czternastym. Jak ten czas leci. Dobrze, tak czy siak, Filip, wypadałoby noworoczny podcast, po tym jak przywitaliśmy siebie nawzajem i przywitaliśmy naszych słuchaczy, witajcie, Cześć. Yy, zacząć z przytupem ale nam się nie chce. Ale to, jaki to byłby przytup? Taki to wierze, byłby to ten... jakiś duży temat, jakiś wielki, na przykład powiedzmy, że spędziliśmy ostatnie pół roku researchując to i tamto i teraz możemy podzielić się z wami Wynikam... naszymi światłymi mm. uwagami na temat tego czegoś, czego nie wymyśliliśmy. Tak, albo gościem podcastu jest Harrison Ford. O, na przykład. To byłby <laughs> też nawet chyba lepszy przytup, bo kogo obchodzą nasze opinie. Tymczasem nie, zrobiliśmy jak zwykle, czyli obejrzeliśmy jakiś film na Netflixie <laughs> i teraz będziemy o nim mówić, ale żeby nie było, obejrzeliśmy też jeszcze inny film, a mało tego, ja jeszcze obejrzałem serial. A ty ten inny film też obejrzałeś? czy Tak, ja nie obejrzałem go. Ojej, to ty nie. jesteś bardziej przygotowany ode mnie. <gry> Filip, postanowiłem, że się przygotuję dobrze do tego odcinka, ponieważ oh. temat nie jest prosty, jest dosyć trudny, choćby z tego względu, że zarówno ten film pierwszy, jak i ten film drugi i my zawsze nie mówimy o jakie filmy chodzi na początku, Chociaż mimo to, napisane, że one są tak. na okładce i w opisie odcinka, więc to jest wszystko bez sensu, ale wracając do mojej myśli, mimo hmm. tego, że ten film ani pierwszy, ani drugi, no nie oszukujmy się, Filmem wybitnie chwytającym mnie za serce i rozum człowieka nie jest, yy, więc zastanawiałem się przez długi czas, po co my w ogóle robimy odcinek na jego temat? Bo modne jest teraz jest wielki. A jest, jest popularny jestem na, na, na fali popularności tak. filmu o y, szklanej cebuli osiągnąć większą popularność podcastu. Subskrybujcie, zapisujcie się i y, ten y, polecajcie rodzinom i znajomym. Wszystkim rodzinom polecajcie. Nie swojej cudzym. Tymczasem będą spoilery o filmie Szklana Cebula. Będą spoilery o filmie Patrz jak kręcą, który jest tym samym filmem, ale zupełnie innym filmem. I jeszcze powiemy to i owo o pewnych rzeczach. Ale najpierw <sum> Hubert, czy jesteśmy... Choć w minimalnym stopniu nakręceni na tego trzeciego antmena. Zapomniałem powiedzieć, dlaczego się nie przygotowałem do odcinka. Bo chciałem A bo grałeś że... Spidermana. Tak, że chciałem się <laughs> przygotować, ale niestety zacząłem grać Spidermana i nic z tego nie wyszło. Filip. A, do, dobrze, ale poczekaj, 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 To jest idealny moment, żebym się znowu wciął. Czyli to jest, to jest najlepszy przykład na to, jak my się przygotowujemy do podcastu. Czyli Hubert, nie też, że chciał zrobić taką woltę fajną, że miałem zamiar się przygotować, ale się nie przygotowałem. To od razu zapomniał, co chciał powiedzieć, dlaczego się nie przygotował. Więc idealnie to oddaje nasz, nasze podejście do tego, jak się dla drodzy państwo, dla was przygotowujemy. W każdym razie Ant-Man 3, zwany ant i osa dwukropek kwantomania, będzie w kinie po Walentynie. I co my o tym sądzimy? Sądzimy o tym, że o Jezus, zabiją ant żeby jego córka mogła być nowym Ant-Manem. Ale nie jest go dużo. No właśnie, bo to jest jego swan song pieśń Łabędzia i w związku z tym że cały zwiastun mówi, zrobię to dla niej, zrobię to dla ciebie, nie muszę wygrać, wystarczy, że przegramy, trudno, już nie muszę wracać, nic, już mnie nie ma właściwie, już zginąłem, okay. ale jeszcze jestem w trailerze. No a właśnie, w sumie racja. Bo pójdziemy, nie? Pójdziemy, Jak tak. Olaliśmy pantery, ale na mrówko jada, pójdziemy. Chociaż prawdopodobnie ta pantera jednak wydarzy się, obejrzenie tej pantery przed tym i to tak. może zadecydować, że stwierdzi, nie, nie, nigdy, nigdy już nie idę. Na nie, ja myślę, na ten. ja myślę, że to wiesz, będzie dwupak taki, bo tak wychodzi, mieli państwo, że jeśli premiera zapowiadana, czyli pierwszy dzień lutego, na premierę Pantery Czarnej 2 na Disney Plus się odbędzie, to my sobie obejrzymy Czarną Panterę i obejrzymy sobie Czarnego Adama i zrobimy taki czarny odcinek podcastu na początku lutego, a zaraz potem prawdopodobnie będzie Ant-Man, ale... Czy, jest, że, chodzi... czy będzie tytuł tego ten? Czarne kino komiksowe? Black Exploitation, tak? Komiksowe. Nie wiem, jaki będzie tytuł odcinka, bo to jest za miesiąc chyba. Póki co detektywi na małym ekranie, chyba, że jakimś cudem ktoś z Państwa poszedł na Glass Onion do kina... Kina. Ale też nie powiedziałaś, co ty sądzisz o Antmanie. A, przepraszam, widzisz Traderze. Ta, Traderze. Idealnie. Właśnie, tak. idealnie. Tak, y, jestem zaintrygowany choćby y, przez fakt, że nareszcie widać. Napracowanie. Y, raz, że widać napracowanie, ale dwa, że widać, że jakby wchodzimy znowu w uniwersum głębiej, to znaczy, że tam jest powiązanie jakieś z przyszłością tego świata, a nie to, co mieliśmy przez ostatnie sześć filmów, takie. Że gdzieś tam coś pierdnie, i może coś z tego będzie później, ale póki co, to wszystko jest takie, wiesz, zamknięte w sobie. Aż tak, a także pojawia się ten wielki, zły, i tym razem robi coś więcej niż tylko siedzenie za biurkiem. Dokładnie. Szczela z laserami z łap. Więc nie jestem, wszędzie sensie my jesteśmy na tym poziomie, że ten Marvel to tak troszeczkę nam się wziął, był przejadł, ale tutaj mam tak, dygło, tak troszeczkę dygło, więc pójdziemy, mam nadzieję, przekonamy się, że. Jest ta, ta, ta wielka modocka głowa gdzieś tak spodziałała na Ciebie. Ja jestem wielkim fanem nowego designu modoka, który wygląda jakby ktoś po prostu wkleił twarz, powiększył ją trzykrotnie w Photoshopie i stwierdził, Good enough, bardzo mi się to podoba. No wiesz, patrząc na to, że niestety specjaliści od VFX-ów są nie. Nie do czasie i nie dopłacani ciągle. A także to... musieli stworzyć 150 tysięcy kopii Antmena w jednym ujęciu. Mm. Y... Dokładnie, więc y, roboty było dużo, więc Modok może był ofiarą efektów. Zobaczymy. Tym, tymczasem. Tymczasem Tym to jest przejście do tematu odcinka. Więc y, mały ekran, chyba że ktoś ma bardzo duży telewizor, albo był na Glas Onion w Kinie, my nie. A dlaczego? Bo wiedzieliśmy, że dwa tygodnie później będzie na Netflixie i jakoś nam się nie chciało. Nie, ale żeby nie było, to pójdziemy na coś do kina, mieli państwo, znowu i będziemy o tym mówić też. Ale na pierwszym, na Norze także nie byliśmy w kinie. Jak to nie? Byliśmy? Ja byłem. Ja nie byłem. O... Ja byłem, ale to było tak dawno temu, Hubert, bo jeśli się nie mylę, trzy lata minęły. Że to jest wiec, czas przed pandemią, to jest tak jak wiesz, przed Chrystusem i po Chrystusie. Nie, nie wiadomo, co się działo wtedy, są podania i <grydy> legendy przed 2020 rokiem. Więc wydaje mi się, że byłem w kinie. Jestem prawie pewien, że byłem w kinie, bo to był czas, kiedy chodziłem do kina mnóstwo. Gdyż miałeś złotą kartę członka społeczności CinemaCity.pl. wiem, złotą członkowską kartę, tak? Ym, teraz mam ją dalej, ale nie działa. <laughs> Więc mieli Państwo detektyw na małym ekranie. Hubert, czy masz ulubionego detektywa na małym ekranie, takiego wiesz, z głowy? To jest bardzo, że tak powiem, poważny temat. Bo, bo... Byśmy, mogli, by, byśmy mogli mówić o tym jak o kucharzach, ale nie powiemy, bo się za słabo przygotowaliśmy. Tak, bo stwierdziliśmy, że filmów o detektywach jest za dużo i my ich nie widzieliśmy w większości, albo nas nie interesowały specjalnie. Tak. I w związku z tym nie czujemy się kompetentni, aby ocenić ten zawód z perspektywy filmowo-serialowej, ale Filip, do tej pory takim wyznacznikiem dla mnie detektywistyczności wcale nie były filmy mm. detektywistyczne, tylko seriale bardziej. Okay. Każdy, kto przeżył lata 90. z polską telewizją, wie, że jest dwóch detektywów, czyli Kodzak i Kolombo. I niektórzy wolą Kolombo, niektórzy wolą Kożaka. I jakby na tym się cała historia z detektywizmem w latach młodzieńczych kończy, chyba że ktoś był terroryzowany przez swoją babcię, żeby oglądać te wszystkie filmy, które o 11.30 albo 12.00 z Poirot. Erkül, Poirot, który zawsze był jakoś mi się kojarzy, że w ciągu dnia się gdzieś tam pojawiał w telewizji, któryś tam set filmów na temat, bo jest 40 odcinkowa. No to nie, ja mam jeszcze jedno skojarzenie, ale to nie jest do końca detektyw, ale przez swój strój mi się kojarzysz z inspektor Gadget. Bo musi być Hubert Prochowiec. Czyli płaszcz w kolorze beżowym tak? i kapelutek. Czyli... A że on ma jeszcze, wiesz, wyciągane ręce, dalej, dalej. Czyli jednak gadżeta. bardziej kolombo niż Kojak? Prochowiec, no trochę tak, bo Kojak to jest, jest nowoczesny, bo wiesz, Lizaka trzymał w dziobie ciągle, nie? Więc to jest. Nie jest archetypem Filip, detektywa. Filip, y, uwaga, sidequest robię teraz. Go. Czy za dużo gram Spidermana i mówię <laughs> o y, 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 Czy pamiętasz, że na studiach oglądaliśmy remake Kojaka z. Y, <laughs> Przypomniałeś mi to teraz, z Wingiem Ramsem tak, w roli kotaka. Pamięci, tak. Kurde, ty. I to był niezły serial, który został skasowany po jednym sezonie. On, on żyje? A nie, to ten duży z tego, z Zielonej Mili Michael Wing <laughs> Rems z tego co wiem, to on żyje, bo on się pojawia że już w myślnym postu. <laughs> Tak, ale faktycznie oglądaliśmy serial Kojak, gdzie Wing Games był Kojakiem i właśnie nie wiem, dlaczego my go oglądaliśmy, bo to było na zasadzie ej, remakeują taki stary, klasyczny nie, bo serial dało go czarno. ściągnąć z torentów, a potem obejrzeliśmy pierwsze dwa odcinki i stwierdziliśmy, że jest nie najgorzej. Okay, no, ja, po po czym było... serial został po ośmiu odcinkach skasowany, Tak, dokładnie. Nie, chyba. To, to, były, to były te czasy, kiedy seriali było jeszcze więcej niż teraz, mam wrażenie, i były kasowane jeszcze chętniej niż teraz, chociaż może to mi pamięć, pamięć po Tak, figle. i z tego co pamiętam, to ten serial <coughs> miał jednak mniej wspólnego z byciem detektywem w policji, a bardziej, wiesz, perypetie. Życiowe i nie tylko. I akcja była, a detekty, detek, detekcji było niewiele. Niewiele było detekcji. Detekcja najlepsza jest w wykonaniu Batmana i to najlepiej w grze, bo możesz sobie włączyć ten tryb, co ci pokazuje ślady i wskazówki. E, ale też Batman nie jest przedmiotem naszego zainteresowania. Nie, nie może bo... jest detektywem. I Podobno najlepszy najlepszym do, na świecie. Tak. Jest najlepszy na świecie. W związku z tym nie wie, że urządzenia do zdejmowania dywanów wygląda jak wygląda. <laughs> Hubert, już o Batmana mówiliśmy i to był <laughs> najpopularniejszy odcinek na Spotify. Więc trzeba nawiązać do niego, będą suby. Jeśli podobać się nawiązanie do Batmana, subskrybuj nasz kanał. Jeśli podoba ci się nawiązanie do czegokolwiek. Nie, bo... nie zaczniemy dzisiaj. Nie zaczniemy. Szklana cebula, Hubert. Film z serii na noże. Tak, czyli serii na noże. Mimo tego, że twórca i główny umysł za całą tą koncepcją, Ryan Johnson, który po zniszczeniu... Pewnych uniwersów filmowych postanowił zająć się zagadkami detektywistycznymi, mimo że on się upierał, że ten podtytuł jest według niego niepotrzebny. Tak, bo go Netflix mu dodał, bo chciał, wiesz, połączyć y, z sukcesem pierwszego filmu. Tak, biznesowo co, słusznie. Biznesowo słusznie, fabularnie trzyma się to kupy, bo główny bohater y, patrz, detektyw y, wraca. Natomiast ja rozumiem, dlaczego on nie chciał, żeby ten tytuł się pojawił, bo to jest film zupełnie inny od pierwszego Knives Out. Tak i można by powiedzieć, że to jest sequel, ale tak naprawdę to nie jest sequel, bo jeżeli powstanie ich więcej, a podobno trójeczka jest w, w drodze, bo Netflix kupił sobie dwa filmy z tej serii i z tymże reżyserem, i z tym, że aktorem, jak miałam, bo um, oczywiście Benoît Blanc w um, interpretacji Daniela Krega musi wrócić, yy, to yy, Hubert, antologia taka, czyli trzy serie z tym samym, bo, w sensie trzy odcinki z tym samym bohaterem, ale zupełnie inne sprawy, zupełnie inni bohaterowie poboczni. A, tak pot jak a, z potem, tym... a potem finałowy film pod tytułem Benoît. O, tak, dokładnie, Benoit, i byłoby A outstory Out Story tym razem, a nie Mystery, bo może byłoby. <śmany> może coś w tym jest. E, w każdym razie, jak Herkules Poirot, i jak stare Sherlocki Holmesy, gdzie każda księga tudzież opowieść jest zamknięta. Chyba, że się przewie jakiś Moriarty, jak wiesz, geniusz zbrodni tam w tle. Ale póki co nie mamy yy, przesłanek żadnych, żeby sądzić, że tu jest jakaś wiesz, fabularna linia ukryta gdzieś tam pod spodem. Może to wyjdzie z czasem, ale póki co dwa filmy, dwie osobne historie, jeden detektyw. Sprawdza się bardzo dobrze i ja po obejrzeniu yy, sequela, który sequelem nie jest, czyli cebuli, jestem w stanie stwierdzić, że jest to jeden z tych filmów, jeżeli oczywiście na potrzeby dyskusji uznajemy, że to jest kontynuacja, gdzie sequel podoba mi się minimalnie bardziej niż oryginał. O, widzisz, a ja mam hmm. właśnie dokładnie odwrotnie. To znaczy oryginał podoba mi się minimalnie, a nawet trochę bardziej niż minimalnie, bardziej niż kontynuacja, choćby z tego względu, że y, pierwsza część, czyli Na Noże, y, była takim no naprawdę y, oczywiście uwspółcześnionym ale i, klasykiem takim. i prze, prze, przefiltrowanym przez Ryana Johnsona, ale jednak klasycznym takim kryminałem hudanytowym, y, a tymczasem ta część druga, ta zagadka kryminalna, która się tam pojawia, i tak naprawdę kto zabił, kto kogo zabił i dlaczego, tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w trakcie tego filmu, bo cała intryga polega na tym, że się dowiadujemy rzeczy, których nie mieliśmy prawa wiedzieć. A intryga nie polegała na tym, kto zabił, tylko jaka jest głębsza historia tych postaci. I mimo wszystko, ten taki bardziej klasyczny styl i klasyczne podejście do tematu. Tutaj jest morderca wśród Was, mm. bardziej mi przypadł do gustu. Ten też moim zdaniem ucierpiał trochę, że został, wiesz. Jak to Ryan Johnson lubi za bardzo subwertnąć ekspektację. Tak, subwertną dosyć solidnie, ale obejrzałem sobie taki, jak to drzewie i Hubert bywało na płytach niebiesko laserowych lub DVD, bonusy, materiały zakulisowe, nie? doklejone są specjalne feature'y na płycie. To czasem przy okazji większych premier Netflix dokleja taki feature jako osobną rzecz w bibliotece swojej. I takim featurem jest, co prawda, niedostępny na Netflixie jako platformie, ale na kanale YouTube'owym Netflixa. Czyli zakulisowy filmiczek o tym, jak kręcili sobie Glas Onion. Trwa to niecałe 30 minut niestety jest to taki materiał z gatunku o ten reżyser jest, Jak jest wszystko wspaniałe. A, a praca z taką obsadą czyli każdy, wszyscy są genialni. Czyli, każdy, Ach, czyli każdy, każdy, każdy z kim jest przeprowadzany aktualnie wywiad kończy swoją wypowiedź. So it was a really wonderful experience. Tak, bardzo jest dużo wonderful experience i, i że oni są tacy wszyscy wspaniali i z taką obsadą to nie można zrobić źle. Ale były fajne pokazywane rzeczy w trakcie kręcenia a to co jest, to co bardzo pasuje do tego, co powiedziałeś przed chwilą i co powiedział sam pan reżyser, czyli że w przypadku tego filmu postawił sobie za cel, żeby to nie zagadka pod tytułem Kto zabił była w centrum yy, zainteresowania widzów, tylko yy, żeby ona służyła jako dobre tło do zaprezentowania menażerii postaci, i żeby, żebyśmy my byli bardziej zainteresowani tym, Kim są ci bohaterowie, co ze sobą przynoszą do tego miejsca, bo tak naprawdę to jest, jak to się mówi, ensemble. Jest to bohater zbiorowy, dziewięć osób zamkniętych w jakimś tam małym pomieszczeniu, w tym wypadku ekstremalnie ekskluzywnej posiadłości na wyspie, i to oni się ze sobą zderzają, jakby ich te wszystkie interakcje są motorem napędowym fabuły, a nie to, że ktoś kogoś zabił, bo ta zagadka owszem jest, ale na przykład mi Hubert osobiście bynajmniej jak m, m, mawiają ludzie inteligentni. M, dużo bardziej podobał się ten Śródtwist, twist, y, tudzież y, fabularna śród <laughs> twist. <laughs> <Beast família> <sknie> fabularna cofka pod tytułem A co się działo tuż przed tym, jak przyjechaliśmy na wyspę, niż y, samo odkrycie wszystkich kart, czyli że Przypominamy, mieli Państwo spoiler, ale to już wiecie dobrze, że Edward Norton chciał się zabić. Tak. Najbardziej zaskakującą rzeczą w tym filmie, a propos Edwarda Nortona, to jest to, że ten film w ogóle powstał i że Edward Norton nie postanowił go wyreżyserować po swojemu, jak to ma w zwyczaju zazwyczaj. Nie, bo nie wiem, czy wiesz, ale Ryan Johnson jest taki świetny reżyser, a Edward Norton jest częścią takiej świetnej obsady, że praca z nimi wszystkimi ze sobą była wielką przyjemnością. Tak. Natomiast ja mam trochę takie poczucie, że. Ryan Johnson zabrnął trochę za daleko w tym takim pseudomądrym komentarzem społecznym pod tytułem chciwość, niedobra, influencer, nie najlepszy, macho, prawicowiec, nie najlepszy, zakłamany. Jakby to jest mhm. taka banda ludzi, którzy są takimi. Czy trochę stereotypowi są? Taki, są stereo nie trochę, oni są ste wszyscy stereotypowi do, 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 do bólu po prostu. I jakby to miała być wielka tajemnica, że tacy ludzie. Zazwyczaj nie są tacy, jak się oficjalnie pokazują. I to trochę, że tak powiem, zabolało mnie, że jakby właśnie na tym że się skupił. Zabrakło a, a, subtelności. Zabrakło, zabrakło, zabrakło subtelności, a i że skupił się na tym, a nie na tym, żeby ta właśnie zagadka i intryga była jak najbardziej interesująca dla widza. okej, okay, jakby rozumiem ten zarzut i też bo, zupełnie szczerze, ja nie pamiętam y, aż tak dobrze, y, wiesz, y, rozgrywek fabularnych w. On, nie w Glas w Knives Out. Poza tym, że pokojówka Anny de Armas była pierwszą podejrzaną, bo podawała tabletki panu Nestorowi, seniorowi rodu, a ten padł był trupem. I, współ, I tu jest kalka, znaczy nie tyle kalka, co echo tego filmu pierwszego: czyli że Benoit współpracuje przez większość filmu z inteligentną kobietą, która nie jest do końca tym, za kogo się podaje i jeżeli po raz trzeci się to pojawi w filmie kolejnym, to spoko, bo to będzie taki fajny leitmotiv. Ale to pamiętam to, że Ana de Armas była podejrze podejrzewana, w efekcie okazała się najlepszą pomocnicą i nie mogła Pana kłamać, detektywa? gdyż bo, wymiotowała. A, wymiotowała. myślę, że kichała. Masz rację. No, no był bardziej ekstremalne. E, I jeśli dobrze pamiętam, e, Chris Evans był zły. Tak, bo to on jej podmienił te leki i mm. zabrał no potem No e, te... i, I to y, opakowane w ten właśnie bardzo agatokristowy, klasyczny motyw, czyli wielki dom, bogactwo. Ra rodzina, bogata. Ro bogata i, rodzina, tak. wszyscy się nienawidzą. Wszyscy tak mają naprawdę. motyw, żeby pozbyć Dokładnie. się wszystkich pozostałych. To bardzo fajne, bardzo klasyczne. I, jak, i Knives Out do tego dojdziemy za, za chwilę. Ale Knives Out to jest taka lepsza wersja tego, co. bo oryginalniejsza, powiedzmy. niż to, co zaprezentowali w filmie Patrz jak Kręcą. A aczkolwiek. Też jest, No właśnie, do tego, bo dojdziemy do tego. Który też stawia na klasycyzm. Fabularno-klimatyczny a ten glass onion nieszczęsny mi się chyba spodobał, dlatego właśnie, że tak daleko odskoczył. Tak totalnie odskoczył od tego, co widzieliśmy w pierwszym filmie i jednocześnie skutecznie mnie zainteresował na tyle, że właśnie wspomniany przeze mnie śrut twist spowodował, że zrobiłem takie nice. Potem, już jak dojechało do końca, to mówię, no wszystko się ładnie składa, ale ten moment, jak właśnie. Cofnęliśmy się o te tam dwa, trzy, czy ile dni i dowiedzieliśmy się, kim tak naprawdę jest ta tajemnicza, małomówna, była współpracownica Edwarda Nortona. To mówię, ha, klasyczny motyw bliźniaczek, bo to jest motyw spoiler. bardzo znany, oczywiście, że spoiler, ale zrobiony bardzo gustownie. I tak, zrobiony bardzo gustownie, fajnie, bo fajnie, 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 fajnie. bardzo gustownie, bo rzeczywiście do tego momentu. Nie masz powodów, żeby podejrzewać, że to jest taka sytuacja. Tak. A do... także, wszystko co się działo do tego momentu, miało, trzymało się kupy. W sensie tak, to nie dokładnie. było tak, że coś ci nie pasowało. I, do... I dodało piękne drugie dno temu, jak zachowywała się bohaterka grana przez Janelle Monet, która nie pamiętam, jakie miała imiona. Helen to była ta biedna siostra, a ta super bogata siostra. Miriam? Miriam? Nie, inaczej. Me, me, mer. Angie. Mer o, byłem blisko, Andy, no, to yy, bardzo ładnie okazało się, że to, że ona jest taka, wiesz, wyziębła, oziębła, wyniosła i, i oniosła, to znaczy, że po prostu się uczy tej roli tak naprawdę i lepiej nic nie mówić, żeby się nie wkopać. Yy, I samo to, ten jeden moment filmu chyba spowodował, że tak mnie to usadził, że o, no to tu jest pierwszorzędna rozrywka, Robert. tak mi się podoba, że hej. Tak, to, to był twój ulubiony moment filmu. Moim ulubionym momentem filmu był na samym początku, kiedy oni dostali te skomplikowane zagadki. I właśnie pani, która wtedy jeszcze myśleliśmy, że to jest Andy, a tak naprawdę to była Helen. Z, yy, z młotem, tak? tak. I generalnie to, wydaje się to zupełnie oczywiste. Nie? Jak najprościej dostać się do środka, trzeba to rozwalić i tyle, nie? A nie się męczyć z jakimiś dziwnymi wskazówkami. A Hubert, a nie podobał Ci się, cytując, nie wiem czy filmę czy Facebooka, ale ten dziwny moment, w którym, dlaczego Hugh Grant dostał taką małą rolę jako współlokator? Tak, współlokator, <laughs> slash lover, slash mąż, slash lokaj, nie wiadomo. Myślę, ofic... nie jest to potwierdzone nigdzie, ale z tego, że gdzieś tam z informacji z jakiegoś jak wiemy, że Bohater Daniela Krega jest homoseksualistą, no to Hugh Grant jest jego partnerem, lub tu też mężem, ale sam fakt, że Wiesz, ktoś idzie w zapartej. A dlaczego może mieszka Grandu, z kolegą po Dlaczego prostu. mieszka z kolegą i dlaczego Hugh Grant się pojawił na 10 sekund tylko? N nie, tak? Ja się zastanawiam, dlaczego, znaczy wiem dlaczego, bo się dowiedziałem z internetu, ale dlaczego Ethan Hawk się pojawił, to też było ciekawe, bo dobra, jego kamero, rola tak. zapowiadała, że będzie dużo więcej go, po czym zniknął i już się nigdy tak. nie pojawił. Ethan tak. Hawke strzelił w ryj albo dosłownie <laughs> Magiczna, w gardło. Z magiczną tak. szczepionką na COVID. Tak, tak i to na bogatych ogóle... ludzi. Hubert, ile filmów y z Nowego Rzutu było takich, które y pandemia Przyjmują jakby w 100% fabularnie, bo ja nie przypominam sobie zbyt wielu. Nie licząc tego jednego, który był reklamowany i on jest na chyba na HBO, że Filip, jest kręcony... Ja, ja, się, ja, się nie, ja się nie przygotowałem do tematu odcinka, a ty mi zadajesz jeszcze pytania poboczne do tego. To jest <laughs> zupełnie nieuczciwe. Dobrze, to ja, to ja dokończę sobie, że był ten jeden film z Anne Hathaway o napadzie na jubilera w Londynie, który był kręcony w czasie pandemii i jakby ta pandemia była elementem fabularnym, bo przecież mało jest ludzi na, na ulicy, to można napaść na jubilera. I teraz Glass Onion, które właśnie w ten sprytny fabularny sposób im nie nosić masek na wyspie, bo Ethan Hawke strzelił do gardła magiczną szczepionką, więc to też jest bardzo spoko. Trochę się obawiałem, że tej pandemii, zwłaszcza po tych pierwszych minutach, będzie więcej też w trakcie. Na szczęście się skończyło na szczepiące i już od tego momentu temat nie tak. przestał istnieć, bo ostatnią rzeczą, jaką bym chciał w tego typu filmie, to jest. Ej, przypomnijmy sobie, że przez ostatnie dwa lata był gnój na świecie związany z epidemią. Że trzeba odskoczyć. Tak. No ale widzisz, to też było potraktowane w sposób, że tak powiem, troszeczkę żartobliwy, głównie ze względu na maskę, którą nosiła Kate Hudson, czyli tą koronkową pończochę, czy co tak, ona tam. No tak, co też jest nawiązaniem do tego, że właśnie to są głupi influencerzy, bo to też był znany temat, że ej, teraz influencerzy polecają ci, co się chcą buntować tak. przeciw przepisom Maskę z Żeby nosić tak. maski z, tak, z takiego dziurawego materiału, bo przecież to jest zgodne z przepisami, ale nie jest maską. Ha. Wow. I to jakby jasne nawiązanie. I to ten taki właśnie moralizatorski trochę ton, który się pojawiał w tym filmie od czasu do czasu, na szczęście nie za często. On cię wybił cię trochę wybijał mnie z tego, żeby naprawdę spróbować, wiesz, zrozumieć i chcieć odkryć to, kim oni są i co sobą reprezentują, bo to mi się wydawało oczywiste od dziesiątej minuty i potem już było bardziej tylko pytanie, ej, no dobra, to co teraz zrobią, jak wiemy, że wszyscy są sprzedajni i to, to do tego się sprowadzało tak naprawdę. Okej, okay. a na przykład sama, no nie tyle może zagadka, ale sposób odkrywania kart fabularnych, który potem jak sobie wlazłem, byłem na reddit po premierze, po obejrzeniu filmu, yy, gdzie były komentarze o, ja widziałem, przypadkiem spojrzałem nie w to miejsce, co reżyser chciał, żebym spojrzał, wiesz, w 57 minut i zobaczyłem coś tam i od razu wiedziałem, że to bla, bla, bla. bla, bla. I to by było wszystko super, no. gdybym ja po obejrzeniu tego filmu chciał obejrzeć przynajmniej tą pierwszą połowę drugi raz, żeby właśnie takich mm. smaczków wyszukiwać, ale nie, nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia ten film, żebym nie ja chciał go drugi raz obejrzeć. Nie, mi się nie chciało, bo też nie ma, nie ma czasu na no, takie głupoty, Hubert, ale te... Yy, Momenty, które tam ludzie sobie wypisywali, albo wiesz, wrzucali nawet screenshoty czy fotki zrobione telewizorowi w trakcie oglądania, gdzie sztandarowym elementem zdradzającym sam finał filmu jest to, że Kate Hudson tańczy w tej swojej tęczowej sukience, kiedy kamera ją, ona jest na pierwszym planie i wiesz, te falbany zasłaniają kamerę, oko kamery, a czasem odsłaniają, to dokładnie w tym momencie Edward Norton podaje swoją zatrutą whisky, czy co oni tam pili Dave'owi bałtyście. a oczywiście w, potem jak są, jest mowa o tej sekwencji, to jest, to jest nakręcona ta inaczej, wersja, że tak, on tak, stawia tak, tą szklankę tak, na stole, a ten ją przypadkiem bierze. I że podobno takich Momentów w tym filmie było więcej. Uważny widz albo ktoś, kto się strasznie doszukuje takich elementów, to pewnie sobie znajdzie. Ja raczej lubię, jak mnie film zaskakuje i nie szukam specjalnie rozwiązania zagadki, i pewnie dlatego też. To, czego nie mogliśmy się spodziewać, czyli że Andy to nie Andy, bo nie było żadnych przesłanek do tego. Tak właśnie pięknie mnie zaskoczyło i potencjalne niedociągnięcia przyćmiło, bo już ta druga, ta druga godzina filmu to jechałem na, na fali tego wiesz, wśród tego, twistu. Tego, tego, tego twista środkowego. Ta zagadka kryminalna, no w tym jakby nie miałem takiego drive'u klasycznego, żeby mm. próbować nawet rozwiązać. Yy, jedyne co to wiem, że od razu powiedziałem, on na pewno to on jest winny, Edward Norton, bo to widać po nim Tylko od nie razu, wiem, że to on jest. Winny. Tylko nie wiem o co chodzi, ale to on na pewno jest winny i rzeczywiście to on jest winny. Yy, ale natomiast. To może jest kwestia do, wiesz, do, doboru aktorów trochę, bo to, ja mam wrażenie, że sam Edward Norton się bardzo dobrze sprawdził w, w roli. O tam oczywiście, wiesz, 33% Ilona maska, 67% innych miliarderów, Zuckerbergów i tak dalej. Tak, no, no. Ale sam fakt, że on, on gra tą główną, powiedzmy, postać tego dramatu, to samo w sobie jest podejrzane. Nie wiem nie, nie wiem o co chodzi, bo to jest bardzo dobry aktor i czego byśmy o nim nie mówili, że jest, wiesz, egoistą i sam reżyseruje swoje filmy, nawet jeśli nie jest reżyserem, to, to jakby w jego obsadzeniu, po tym, po latach, wiesz, wielkiej świetności Czyli w okolicach przełomu tysiącleci, kiedy co zrobił Edward Norton, to po prostu złoto gdzieś tam podupadł no troszeczkę, to tutaj właśnie sam fakt, że on jest yy, prawie, że w centrum filmu jest z jakiegoś powodu podejrzany, nie potrafię tego wyjaśnić, ale już samo to mówić. E, I potem jak on mówił te wszystkie swoje, o, bo wasze pokoje są dobrane, wiesz, do waszych czakr i te wszystkie słowa wymyślał nad basenem, jak e, ta, opowiadał tak, swoją te, historię. Tak, piękne polskie słowo misa proprism. Yy, i tutaj, yy, że tak powiem, nie narzekam specjalnie na swoją znajomość angielskiego, ale ech, kiedy ech. rozmawiałem ze znajomym, który tę znajomość angielskiego ma na, na pewno na dużo wyższym poziomie, to pierwsze, co mi powiedział, że przez całą pierwszą połowę filmu zwracał uwagę właśnie na te głupie, idiotycznie wymyślone słowa, które on ciągle powtarza i, I, i to, to że to sprawiło, że, tak, tak? Że, że, że rzeczywiście się uznał, że to tutaj już musi być coś nie tak. No. Yy, I tutaj jest pewnie odbiór filmów w dużej mierze zależy od tego, jak się nastawiasz, czyli czy specjalnie Jezus Mary, muszę rozwiązać tą zagadkę, bo to jest zagadka i twist fabularny jeden z drugi, trzeci. Yy, czy dajesz się porwać historii, jeżeli polubisz te postacie i polubisz ten klimat, który, jak już wspomnieliśmy, jest totalnie inny od klasycznego, wiesz, zakurzone, tak, yy, to skarbiec jest, pełen złota. I to, I to trzeba przyznać, że jest dosyć skutecznie przeniesiona ta koncepcja właśnie takiego murder mystery do świata współczesnego, gdzie rządzą social media i influencerzy, i Instagramy, i inne tego typu rzeczy. Poza jednym przypadkiem, który wydawał mi się tak klasycznym, po prostu How are you fellow kids? To znaczy, kiedy Benoit siedzi w Wannie i gra w Among Us A. i to jest. Coś, co za dwa lata już będzie tak cholernie nieaktualne i jest tak kompletnie bez sensu tam wstawione, moim zdaniem. Myślę, yy, w sensie, że on tak dużo wspominał o grach, że w grach nie jest dobry, tak? W clue, Tak. Yy, ale cludo, musieli pokazać a... Among Us, bo Ryan Johnson uznał, że wiesz, o to jest popularna gra, teraz młodzi ludzie teraz w to grają. Jak teraz to pokażemy na ekranie. Podobna jakaś kopia Among Us jest dużo popularniejsza na Steve niż samo Among Us. Więc właśnie to jest klasyczny <laughs> przykład, wiesz. Hello, fellow kids. Ja też jestem młody. I znam współczesne referencje młodzieżowe. Tak. Więc tu mogli postawić na coś bardziej trochę starszego i coś, co ma więcej wiesz... Tak, coś uniwersalnego no, bardziej, bo tutaj no, no. naprawdę to jest temat, który dosłownie no, za 2-3 lata już będzie tak nieaktualny, że nikt, dla nikogo nie będzie miało znaczenia, że on gra akurat w amonga. Za to z tego została zrobiona jakaś wielka. A ucieszyłeś historia. się, że grał z Karimem Abdulem Dżabarem? Tak, i to też, że starzy ludzie grają w Among Us, to jest bardzo interesujące. Tak, i, i, i Natasza Lyon, znana ostatnio z Russian Doll, też Netflixowej produkcji, podobno ma coś. Jest jakaś informacja, czy, nie, czy Johnson nie produkuje czegoś, w czym ona ma zagrać i ludzie już zaczęli się dopatrywać, o to będzie powiązane z Glasonią, bo ona tam wystąpiła. Nie, bo ja bo... myślę, że tu nic nie będzie powiązane z niczym, bo to wygląda mi w stu procentach na po prostu serię niezależnych historiek. Natomiast to, co mi się z kolei podobało bardzo, mm -hmm. to jest to, że pan Benoit Blanc jest w tym świecie Indiana Jonesem. Indiana Jones, ten znany archeolog, to jest Benoit Blanc, ten znany Słynny, detektyw, tak, który... Już, Hubert, poza Rudkowski, <laughs> wymień detektyw. Jakiegokolwiek. Dokładnie tak, jest detektyw Rudkowski, i. Koniec. Koniec. I to nawet na świecie chyba nie ma prawdopodobnie innych detektywów, tylko jest detektyw Rudkowski, więc tak, to prawda, i jakby jako ten wiesz. Bohater wszystkich ludzi świata sprawdza się wyśmienicie, bo jest Hubert. Ekstremalnie stylowy, z cudownie przesadzonym południowo-północnoamerykańskim. Południowo południowo eee, akcent z <gry> Tak, Alabama and Friends. To no, super i jak te stroje ma dobrane i jak Kate Hudson się zachwycała jego, jego koszulą na, na tam na molo jak czekali na wszystkich, moja żona też powiedziała: O, jest tak, bardzo dobry materiał? I, I jak się wrąbał do basenu w tym stroju, to tak, w całości delikatnie tak. nasiąkał powyżej <laughs> linii wody. Tak. Natomiast Filip, czy on w pierwszej części był aż tak? przestylizowany też, bo ja nie pamiętam tego, żeby on w Knives Out miał ten akcent aż tak ekstremalnie silny i te stroje, że miał aż tak ekstremalnie nie, stylowe. stroje na pewno nie były tak aż tak stylowe. E, mało tego, on przecież był tam ze swoim e, przydupasem, lakitem Stanfieldem, który nie pamiętam kogo grał, ale miał tego swojego pomocnika, pomagiera policjanta. Ale pamiętam, że ten aktor się nazywa lakif Stanfield? Tak. A ja nie mam zielonego pojęcia, kto to jest lakif Stanfield. No, jest słynny aktor czarnoskóry Hubert z, z, z filmu e, z filmu Get Out i z filmu na nie przykład widziałem. Jezu nie pamiętam tytułu, ale mówił białym głosem w tym filmie. W filmie Get Out on grał kogo? Grał jednego z pracowników tego domostwa wielkiego, który był taki osowiały strasznie. On pracował u tych białych bogaczy, a nie e... wiem po co ja to zapytałem, bo ja nie <laughs> widziałem tego filmu. <laughs> Okay. To dla państwa, którzy widzieli, to był ten koleś w słomkowym kapeluszu. A ten, co był mężem przed upasem tej pani białej, i co się, oh. jedyny drugi czarny, który się z nim no, przywitał. dokładnie. To tak. widziałem na YouTubie tę scenę. To, to, to tak, to kojarzę. Tak, a w istocie w środku, nie dobra, nie będziemy spoilować filmów, które być może ktoś inny. Ten, co wygląda trochę jak młody Dave Szapel. No, trochę tak. no to On jest, on jest znanym, zdolnym aktorem. On nie, on nie grał przypadkiem w Uncut James też przypadkiem, Hubert. Mógł grać. Był gangusem przecież tam. Mógł grać. Srogim. Mógł grać. Anyway. To on był pomocnikiem Daniela Craig'a w tamtym filmie, a Daniel Craig był ładnie tam tylko o chyba. Właśnie, ale, ale nie mówił aż za takim właśnie. intensywnym akcentem. Mówił z intensywnym, bo ja pamiętam, że mówił z intensywnym akcentem, ale mam wrażenie, że wtedy na to aż takiej uwagi nie zwrócono, bo tutaj jest takie trivia Bonusowe, bo ono nie jest istotne, ale gdyby tak było, to byłoby to bardzo cieka byłby to ciekawy zabieg. Że Ryan Johnson, jak wymyślał sobie postać i wiedział, że będzie go da grał Daniel Craig, to początkowy pomysł miał taki, żeby jego detektyw, czyli Benoit Blanc, miał w każdym filmie inny akcent i żeby nie było żadnego wyjaśnienia do tego o, faktu. O, to, no. Ale ostatecznie uznano, że to jest zbyt głupie, że jakby będzie wytrąci widza z opowiadanej historii i zniszczy samą postać. Więc Craig, jak się nauczy tego akcentu, to oczywiście zdąży go zapomnieć i Podobno na trzy miesiące przed powrotem na plan musiał pracować ze swoim yy, po polsku mówiąc coachem. Coachem dialektowym. Tak, swoim dialektowym coachem, żeby na nowo sobie przypomnieć, jak mówi jego bohater. I prawdopodobnie w toku tych tych on tak wlazł bardziej, nie? że teraz jest taki bardziej charakterny ten, ten akcent. Ale tak stylowość postaci, mam wrażenie, wzrosła w ciągu tych trzech lat, co jest, stawia pod ciekawym znakiem zapytania. Kolejny film, czy to pójdzie w jeszcze większe ekstremum? Ale jako bohater, bo wracamy do Indiana Jonesa sprawdza się fantastycznie, bo on jest no on jest też nieśmiertelny, nie? W sensie, jakby, jak zaczyna się tego typu film to wiesz, że jemu się nic nie stanie. A jeśli coś mu się stanie, typu zostanie postrzelony, czy coś, jest to, że to tylko nawet, doda mu paliwa. A nie? właśnie najlepsze jest to, że on się nawet przez cały ten film zachowuje tak, jakby jemu się nic nie mogło stać. Tak, strzelają gada. do ludzi w jego obecności, a on jakby w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że jemu mogłoby się cokolwiek stać. Tak, dokładnie. Tro trochę krzyczy tam, jak wyjaśnia pewne sprawy, jak zgasło światło i tylko ta y, latarnia może oświetla wnętrze willi to tak w sposób taki teatralny na zasadzie no ja jestem bohaterem ale w jakiś sposób taki dziwny to pasuje tutaj i yy, leży mi Hubert siedzi pasi dobrze czy w takim razie jeszcze mamy coś do dodania tak, mamy. Dave Bautista jest jak zwykle taki jest dobrym aktorem. Ale jest fajnym aktorem. Widziałem ostatnią opinię, że Dave Bautista jest najlepszym byłym wrestlerem, który zajął się aktorstwem. A ja chciałem powiedzieć, że jedyne co na temat tego filmu i Davida Bautisty to jest, to czytałem, przeczytałem chyba 25 postów slash artykułów w internecie na temat tego ej, co on ma na głowie, takie szramy, o co w tym chodzi? To było, to było, to Bardzo to, ważne, to, tak. to było to, co ten, to, to był główny temat, jeśli chodzi o aktorstwo Davida Bautisty w tym filmie. No dobra, masz Ale ramy, wiesz, jak, jeśli no. chodzi, wracając do tego, co no. powiedziałeś, jeśli chodzi o to, jak wysoko jest postawiona poprzeczka wśród ex-wrestlerów, <laughs> to właściwie poza y, The Rock... Y, nie, no jeszcze jest John Cena, come no, Jest John Cena nie, jako nie, John nie oszlifo, Preston w tak. filmie, nie pamiętam, jaki miał The tytuł. Marine. The Marine. Kur, film The... Jezu, to też się nadaje do omówienia w ogóle, ale to jest... Film The Marine, mam wrażenie, że to był yy, świetnie. Mówimy o grach, <grym> i nie do do Cena. John na filmie The Marine, gdzie walczy z Robertem Patrickiem, czyli niegdysiejszym T800, nie, te 1000 t, -1000, t -1000. to był Arni. Yy, to yy, To był taki poważny, bardzo durnowaty, wiesz, VHS-owy film od Fardzielu z wojska. Ale już z czasów po vhs owych Tak, ale z czasów po VHS-owym. VHS yy, I on chyba musiał zagrać w czymkolwiek, żeby mieć, wiesz, w kredytach coś więcej niż występy na WWE, WWF czy gdziekolwiek, co tam jest. I potem się zajął rolami bardziej komediowymi, co wyszło mu na zdrowie, bo okazało się, że John Cena jest bardzo zabawnym facetem. Nie wiem, czy jest dobrym aktorem, jeszcze nie umiem tego ocenić, ale jeżeli ma okazję zagrać śmieszne tematy... To się sprawdza, więc Dave Bautista jest tutaj, on jest bardziej wysokobudżetowym aktorem, no bo chodził przez Strażników Galaktyki, których podobno już nie lubi i bardzo się cieszę, że nie będzie ich grał. Yy, więc jeśli będzie więcej ról dostawał. Co, co, było, co było trochę widać w tym Holiday Special, trzeba przyznać? Yy, tak, yy, to yy, ja w pamięci mam jedną dużą, nietypową rolę Dave'a Bautisty, Hubert, jest to intro do Blade Runnera nowego. Tak, tak. Gdzie... Czy to ta duża rola? No nie była za duża. No ale... nie, nie duża, ale mam na myśli kaliber filmu. Bo miał okulary tam. Bo miał okula... tak, ale będzie miał okulary też Hubert w nowym filmie pana Shaya Malalala Lalana, który wejdzie w kina w marcu, w kwietniu, jakoś wiosną. Jest ekranizacją książki, którą zresztą przeczytałem, co mnie bardzo zdziwiło, bo nie wiedziałem, że jest ten Więc film. Jest w Glass Onion taki... był całkiem niezły. Wracając, więc w Glass, on był całkiem niezły, bo to była znowu troszkę inna. No, też, on nie zagra wiesz, Amanta prawdopodobnie nigdy, <coughs> ani naukowca, ale to co mu oferują, to robi robotę całkiem niezłą z tym. Cała reszta obsady, no, też nie ma się chyba co rozdrabniać, bo tam wszyscy się sprawdzają. Katrin Han, którą znamy jako Agatę z Vision, albo super intensywną prawniczkę z Parks and Recreation, która potrafi zarazić wszystko i wszystkich. Między innymi oczywiście to w roli mamuśki senatorki spoko pan Leslie o. Odom Jr czyli pan naukowiec ja tą twarz tak strasznie kojarzę ale przez cały film się zastanawiałem gdzie on grał nie mogłem sobie przypomnieć. I potem sprawdziłem, ale i... zapomniałem. Zapomniałem sprawdzić. <laughs> I nie sprawdziłem, gdzie on grał. Filip, zrobimy to teraz. Dobrze, Leslie Odom Jr. Many Saints of Newark, ale nie pamiętam, kogo tam grał. No widzisz ty, to może ja po prostu. Czyli on ma taką twarz. Po prostu, po prostu. Po prostu jest. jest He's znany. Got that face, tak, ma dokładnie. znaną twarz. Nie, no, wszyscy byli kompetentni. Tak, Edward Kate... Norton rzeczywiście błyszczał wśród y, obsady. Kate Hudson, która y, y, bardzo się trzyma, dobrze, nawet jeśli ma zrobione to i owo, to też wygląda na młodszą niż jest i też ja mam wrażenie, nie wiem dlaczego, że Kate Hudson gdzieś tam w międzyczasie miała jakąś taką opinię, że jest nie dość, że jest głupia, to jeszcze jest tempa a tu trochę, jeżeli była, bo może to jest mój wymysł totalny, ale jakby oglądając ją stwierdziłem, nie, raczej Wiesz co, Kate Hudson to jest takie nazwisko, które ja kojarzę, ale kompletnie nie mam zielonego pojęcia z czego. Córka Goldie Hawn. <laughs> Skojarz stąd. Tak, okej, okay, no dobrze. To, to będzie tyle. I, Więc... ten, I ten film, gdzie jest Matthew McConaughey, jeden albo drugi, nie wiem, bo ona zagrała w trzech romkomach z nim chyba. Więc wracając do głównego <laughs> tematu <laughs> odcinka, jest, no. nieźle, jest nieźle, ale wszystko to składa się na takie nie wiem, jakie ma recenzje ten film. Pierwszy najwyższy był bardzo, bardzo optymistycznie przyjęty. Pozytywne, nie? To jest generalnie, nie dość, że jest fresh, to tak dosyć wysoko. Nie wiem tylko, czy nie ma rozjazdu między ludźmi a krytykami. Być może, natomiast wydaje mi się, że to jest taki film z średnio wysokiej półki, który nie. To nie jest film, o którym ja bym pamiętał za 10 lat, że o, a pamiętam, jak obejrzałem pierwszy raz Onion to Byłem zrobiła na i wtedy, mnie takie no. takie wrażenie. To jest film, który gdzieś tam zniknie w, w, w mojej bibliotece obejrzanych filmów na pewno i będę musiał się sporo postarać, żeby sobie przypomnieć, o co w nim chodziło. Natomiast. Niektóre elementy ze mną zostaną. Ze mną zostanie bohater główny, czyli sklejający wszystkie potencjalne kolejne części, czy pan Ben Wablon, bo Daniel Craig robi robotę bardzo dobrą, jako zupełnie nie bądź. Natomiast mam obawy co do części kolejnych, ponieważ obawiam się, że Ryan Johnson pójdzie w terytoria jeszcze większej przesady lub jeszcze większego czegoś, czego się publiczność nie spodziewa i chce wymyślić na siłę coś hmm. kompletnie nowego. I że to może się już troszkę przejść. Dobrze, a czy y, y, byłeś świadomy w trakcie oglądania y, filmu Glass Onion, my, Mysteria na nożowa, że y, y, znowu jest Joseph Gordon-Levitt w mikro roli? Nie, nie byłem, ponieważ nie interesowało mnie to Dobrze, aż tak bardzo. a czy jesteś świadomy, że u Ryana Johnsona zawsze jest Joseph Gordon-Levitt? I w jakiej był on roli tutaj? Dobrze, bo w pierwszym filmie Ryana Johnsona o y, y, narkotykach i morderstwie w szkole Joseph Go nazywał się Brick. Czyli kto ją zabił? Bardzo <laughs> dobrze. To Joseph Gordon-Levitt grał główną rolę w Luperze również grał główną rolę. W międzyczasie byli bracia Bloom, gdzie Joseph Gordon-Levitt był tylko w tle, w barze jako jako szef baru. W Star Warsach był głosem któregoś kosmity. Tak, to pamiętam. Joseph Gordon-Levitt. A w filmie tym Joseph Gordon Levitt mówi dong, jako, jako ten dźwięk. A to on jest tym gongiem, który się pojawia on jest co gongiem, godzinę. Tak, skomponowanym <laughs> przez Filipa Glasa. Tak? Joseph Gordon Levitt <laughs> nagrał dla Ryana Johnsona specjalnie słowo dong, żeby było wypowiadane wielokrotnie. To jest, widzisz, cel, potencjalny cel życiowy, czy zostać znanym filmowym dongiem. Myślę, model. że to jest też cel tego odcinka, że to jest ten kawałek trivia, którego się dowiedziałem dzięki temu odcinkowi. Ma on wreszcie sens, dla yes. mnie. Czyli krótko mówiąc, cokolwiek zrobi Ryan Johnson, czy to będzie Knives Out 3, niepowiązany z Knives Out, poza Danielem Craigiem, czy coś innego należy oczekiwać gdzieś Josepha Gordona Lewita. Tak, natomiast wiemy, że raczej ta jego trylogia Star Warsowa zapowiedziana się jednak nie pojawi. Prawdopodobnie nie, chyba, że wiesz, tak głęboko ją e, e, utajniają, żeby nie e, albo a, rozbudzać nadzieję, albo będzie rozsierdzić tych jakże e, zmiennych fanów. Że jeżeli będzie, to dowiemy się o tym dużo później. Dobrze, Filip, mam, Koniec. mam silne przeczucie, A, no. że chciałbyś. Powiedzieć, że ten film jest spoko. Jest spoko w ja, ja nie wiem, czy mogę ci na to pozwolić. Nie, nie musimy mówić, że jest wysoko, ale. Ja jestem od montowania, <noise> więc ode mnie będzie zależeć, czy ten dźwięk tu wmontuję, czy nie. E, mi się bardzo podobało. E, uważam. To znaczy, też jest takie kurde Netflixowe zwichnięcie, bo prawdopodobnie gdyby to był film typowo kinowy. Gdyby się wybrał bym... do. Tak, to by do, do, było 7 na 10 tak. przy dobrych wiatrach. Natomiast na kanapie jest powyżej, 8 przynajmniej. Tak. tak, dokładnie, bo bawiłem się przednio. Hmm, czyli, więc... to jest, czyli to chciałeś powiedzieć, że to jest po prostu film na nasze czasy. To jest film na nasze czasy z wielu względów i stety, niestety jeden z lepszych Netflixowych filmów, bo takim należy go mianem określać. Chciałem powiedzieć, że tak, nawet jest to jedna z lepszych rzeczy, które ostatnio się pojawia na Netflixie i jeszcze White Noise jest przede mną, który prawdopodobnie będzie tą rzeczą dobrą na też. Netflixie obecnie. I nie wiem, dlaczego o tym nie zrobiliśmy odcinka. Bo jeszcze nie obejrzeliśmy tego filmu w ogóle. Przeniesiemy się w Glasonium. Czy zamiast Glass Onion obejrzeli tamto? To... Może tak. Um, dlatego możemy zarzucić już teraz um, koronkową maskę milczenia na Glass Onion i przejść do tego mniejszego, mniej znanego filmu, który ma. Również bardzo atrakcyjną, zaskakującą wręcz atrakcyjną obsadę, jak na w ogóle cichość, z jaką się pojawił i, i, i prawdopodobnie zniknął, bo nie wiem, czy on jest w jakikolwiek sposób jeszcze istotny. Poza połączeniem klimatyczno-fabularnym, czyli jest morderstwo, jest detektyw. Tak, to jest film, patrzcie jak, krę... Patrz jak? Patrzcie? Patrz jak kręcą. Patrz jak kręcą. Yy, dostępny na Disney z plusem. Tak, czyli w konkurencyjnej platformie VOD i ten film ma jedną podstawową zaletę i wyższość nad Glasonian. To znaczy jest w tym filmie sam Rockwell. I to jest jakby coś, co zawsze sprawia, że każdy film u mnie dostaje... Punkt albo półtora punkta więcej. Z okay. zasady po prostu. Za sama Rockolia. Ja rozumiem, sam Rockolia jest absolutnie wiesz, aktorem, który może, nie tyle może się podobać, co powinien się podobać. Anyway, obejrzałeś ten film najpierw, prawda? Ty obejrzałeś, y, pierwiej obejrzałeś Jak Kręcą, a y, onegdaj obejrzałeś Glasonią. Tak, i to jest taka dziwna historia, bo ten film jakby zaskakująco mhm. często pojawiał się w moich różnego rodzaju reklamach i nakierowanych na mnie rekomendacjach. Przez algorytmy wszystkich sieci I społecznościowo. No, Jezus, no dobra obejrzę. I tak ciągle powiem? ten sam Rockwell i ten sam Rockwell tam się wyświetlał mi. I jak tylko się pojawił na Disney Plus, to byłem zaskoczony, że się pojawił, bo nie wiedziałem, bo mimo tego, że te reklamy mi się pojawiały, to nie wiedziałem o co chodzi i obejrzałem ten trailer raz czy dwa. Ale myślałem, OK, pewnie gdzieś tam w kinie się pojawił mniejszym, jednym czy drugim na tydzień lub dwa, mhm. i teraz zniknął, po czym nagle się pojawił na Disney Plus, i mówię: No, no to, to klik. do listy. I pierwsza rzecz na liście została obejrzana praktycznie natychmiast. Jakie wrażenie wyniosłeś natychmiast po obejrzeniu? Właśnie, wydaje mi się, że my mamy tutaj stuprocentową odwrotność. To znaczy, tobie. Dużo bardziej podobał się Glass Onion niż mi, a ja odnoszę wrażenie, że mi się ten film prawdopodobnie dużo bardziej podobał niż tobie. Bo byłeś pierwszy. Bo, tak, bo nie, 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 nie wiem, nie mogę powiedzieć, że, byłbym za, że byłem zachwycony tym filmem. Natomiast jest to film, który mnie urzekł tą właśnie swoją epokowością. Znaczy to, że to jest bardzo fajnie pokazane lata 50., że to jest film z epoki, a jednocześnie jest to właśnie taki zupełnie klasyczny. Murder Mystery yy, yy, osadzony w tym najbardziej klasycznym otoczeniu, to znaczy stare Hollywood yy, i tu wszystko jeszcze teatr. Tak i to jest taki film, który właśnie urzekł mnie też mm -hmm. tym, że nie silił się na to, żeby uciec z tego, żeby pokazać ale to jednak jest współczesna historia, ale to jednak jest historia dla współczesnego widza. I teraz w związku z tym, mimo to, że się dzieje w latach 50., to teraz zrobimy coś, co mogłoby mm -hmm. się wydarzyć tylko w XXI wieku. Nie, tutaj nic takiego nie. Okej, okay, widzisz, dobrze, to ja na, na fali tej twojej pozytywnej oceny nie, też my oglądamy. Mieliśmy jeden Murder Mystery, to teraz druga, bo to był, to był sens świąteczny Uber. on był yy, po Wigilii, yy, a ten film był drugiego dnia świąt. Bardzo ładnie się to spięło Wiesz, kompozycyjna klamra Obejrzane zostało I zagadka I ta taka oczywistość Czyli, że tak bardzo jesteśmy Klasycznym chudanytem. Że mówimy wprost pewne rzeczy, które się dzieją tak, w a tak, tym filmie a tak, że, i one się dzieją tak, w tym filmie a także, sam, później. a także sam fakt, że tym tłem do tej całej historii jest też Agata Christie tak, i, i... który czyli w sensie no, podwaliny gatunku. Tak, dokładnie, podwaliny gatunku, które zresztą, to też jest bardzo fajne trivia, bo... Yy... To co powiedziano w filmie, że nie można zrobić ekranizacji mousetrap, jeżeli tylko nie zejdzie z afisza na Westendzie na przynajmniej 6 miesięcy, nie licząc COVID-u, który najwyraźniej nie wpisuje się w tą zasadę od 52 roku nie zszedł za fisza ten spektakl, <gry> więc co ciekawe Maustra ma tylko dwie ekranizacje. Rosyjską i jakąś tam, nie pamiętam, holenderską czy gdzieś tam. Gdzie to, że oni tak, wiesz, z otwartymi ramionami przyjęli tą konwencję i stwierdzili, że nie, nie tyle będziemy robić wszystko według prawideł, ale będziemy jeszcze w trakcie, wiesz, wyjaśniać te prawidła i pokazywać, tak. jak to działa, żeby później dokładnie to samo zastosować w fabule yy, filmu, to to mi się bardzo spodobało. Yy, to, co mnie zaskoczyło właśnie, to jest bardzo dobra yy, obsada, jest sam roko jest Schorsch Ronan, jest Adrian Brody. Nie, Adrian Brody który zginął co też było zaskoczeniem ale miał okazję być narratorem z zakadru była pani nie pamiętam nazwiska ale pani morderczyni z serialu z Idrisem Elbą, Luther pani, o czekaj, pani Ruth Wilson, o, panią Ruth Wilson znam, więc oglądało się to bardzo fajnie. Widać, że to jest taki, wiesz, to jest taki mały film, który chciał. To jest tego typu film, ale właśnie może, nie wiem, czy to ta różnica kalibrów, czy fakt właśnie, że obejrzałem go jako drugi, to tak mówię, no, fajne, fajne, dobrze się oglądało, ale to taki wiesz. Młodszy brat, który próbuje, ale jeszcze nie, nie, nie doskakuje do tego. Do Pytanie, tego momentu. właśnie, czy próbuje, a i nie doskakuje, czy nie sili się na to, żeby być czymś więcej. Albo nie sili się na to, żeby być czymś więcej. I ja zauważam, że w ogóle ten film on się chyba bardzo, bardzo podoba, albo powinien przynajmniej bardzo się podobać. Tak jak Glass Onion się podoba tym bardziej, przepraszam, nowoczesnym. Jeżeli, wiesz, trochę znasz się na nowoczesnej sztuce i wiesz, że ten obraz gdzieś tam był powieszony do góry nogami, tak, co jak oznacza, że... Mona Lisa że... na przykład, nowoczesna sztuka. <laughs> tak, że jakiś Rosko Hubert. Rosko był powieszony do góry nogami u Mario Brona w Willi. Yy, więc to jest kolejny... Jak wiesz takie rzeczy, to wiesz, że on jest full of shit. Yy, to, że tutaj było... Tyle nawiązań właśnie do ery teatru i złotej ery Hollywood, że jeżeli ktoś się jara tym bardzo klasycznym klimatem, to tu się odnalazł jak w domu, nie? po prostu wiedział, że wszystko, wszystko to jest dla mnie, tak sobie myślał. A ja właśnie mam wrażenie, tak jak Hubert, ty lubisz Dire Straits. Ja niekoniecznie, bo to ty lubisz bardziej patrzeć jak kręcą, a ja bardziej go glasonić. Ja jestem staromodny, a ty jesteś ten nowoczesny. Nie właśnie to też źle brzmi, bo ja na przykład ja trochę nie lubię TikToka, ale to jest, takie, to jest takie TikTokowe. To jest najprostsze, najbrzydsze skojarzenie, że jak ktoś jest nowoczesne, to jest TikTokowe. Jak ktoś jest nienowoczesne, to jest, wiesz, teatralne, przesadzone albo jakieś tam. E, ale taka mi się tu analogia nasunęła. Dobrze byłaby słuszna, gdyby nie to, że jest kompletnie niesłuszna, bo to, co mi się podoba w tym filmie, to jest właśnie to, że on się. Nie sili, że on wie, czym chce być, że on y, jakby nie oszukuje cię, że o, jestem teraz, y, Murder, Mystery, movie, ale tak naprawdę chodzi mi o coś zupełnie innego, bo chce się trochę ponaśmiewać ze współczesnych stereotypowych postaci. Mm -hmm. Tylko jest od A do Z y, zrobiony, nakręcony według prawideł, mm -hmm. a przy okazji ma tę dodatkową warstwę, to znaczy, wiesz, o, po raz kolejny. O filmie w filmie w ramach filmu. W filmie dzieje się to, co się dzieje też w tle filmu, i to wszystko się ładnie przenika, i ten pomysł y, przez cały czas jest utrzymywany. I to mi się bardzo spodobało, a nie koniecznie to, że Ej, ja lubię staroświeckie filmy, wiesz, okay. ja lubię, jak mało mówią i jest ten więcej muzyki symfonicznej. No, no, no. Jest dużo mgły i cygar. Yy, chciałem powiedzieć, że yy, tak jak Glas Onion, prawdopodobnie odebrałbym mniej troszkę pozytywnie, gdybym zapłacił zań 30 pieniędzy i poszedł do kina. Tak, yy, patrzę jak kręcą, odebrałbym pozytywniej, gdybym go obejrzał w ramach festiwalu. Mam wrażenie, że to jest taki film, który by się bardzo fajnie sprawdził jako nie w jakimś konkursie głównym czy czymś ale w ramach przeglądu typu zagadki kryminalne różnej maści. Dlatego jest dystrybuowany przez Searchlight, a nie przez... Nie, oczywiście, bo to, bo to jest ewidentnie nawet jak na warunki wiesz, światowe amerykańskie, ofowy za przeproszeniem film, chociaż ma znane gwiazdy w obsadzie, to, to jest jego miejsce. Czyli to jest miejsce w jakimś fajnym przeglądzie albo jeżeli byłby kiedyś, wiesz, nieodżałowany transatlantyk poznański, to tam też by się fajnie sprawdził, gdyby była o, sekcja Wiesz, kto zabił? Albo na Disneyu, jak już dzieci obejrzą Bambi, a rodzice już zapłacili za Disney, muszą coś, coś wieczorem obejrzeć. Nie, ja zupełnie poważnie ja jestem. Dodaję ciągę na Disney, Bardzo że mi się podobał listy, swoją więc... drogą, że w Disneyu jest ta sekcja, co obejrzeć dziś wieczorem. Czyli oni tak jakby świadomie ci pokazują, to jest całe dla dzieci, tak, a tutaj tak, masz tak, to, co masz sobie obejrzeć wieczorem. Ja zresztą nawiążę do tego, jak tylko uporamy się z tym filmem. Hubert, czy wiesz, że reżyserem filmu jest pan, który zadebiutował niniejszym w kinowej fabule? Czułeś to w jakikolwiek sposób? Bo robił jakieś. Telewizyjne tematy, ale to jest jego pierwszy feature. Nie, moim zdaniem był w pełni profesjonalnie zrobiony ten film. Ujęcia i cały taki ta wizualna strona tego filmu była tak mocno właśnie hollywoodzka, że czasami ci się wydawało, że oni są właśnie w jakichś takich. Nawet jak nie byli, to że są w jakichś scenografiach, ale te wszystkie, wiesz, starozdawne pokoje hotelowe mm -hmm. e, w połączeniu z ich strojami wszystko, wszystko, generalnie kupiłem to w 100%. Nie, absolutnie nie widzę, że to jest film debiutancki, a także nawet jeśli jest to film debiutancki, to on jest szalenie powściągliwy, jak na debiut, bym powiedział. Nie, nie, ktoś nie próbował, bo zobaczył, co umiem. Tak? No nie dokładnie. robił czegoś takiego. Yy, więc yy, jeśli miałbym jakoś to określić, to yy, profesjonalny. Nie oszukujmy się, gdybyśmy by, mogli zrobić film, który jest choć w połowie tak dobry, jak ten, to prawdopodobnie byśmy byli tak z siebie zadowoleni, no Tak <laughs> i, bar że... <laughs> i, I bardzo podoba mi się to, że w tym filmie, spoiler, yy, jest on tak szalenie klasyczny. Co prawda... Lokaj nie jest mordercą w tym ale filmie, ale ktoś, kto usługuje. Tak, usługuje. I ktoś, kto był w tym filmie najbliżej Lokaja, oprócz właściwego Lokaja, który na końcu umiera. Tak? <laughs> <laughs> I to, że mamy tę postać, która jest też oczywistym kandydatem na głównego złego w tym filmie i rzeczywiście jest tym głównym złym. To, że przez pierwsze pół filmu oni nam sugerują, ej, a może to ten detektyw Sam Rockwell jest, hmm. jest, jest, jest tak naprawdę winny i to pokazują ci dziesięciokrotnie, że u, patrz, on jest tego samego wzrostu, co o, ten manekin, taki na którym jest tak, z... tak, tak. <laughs> tak, 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 tak. <laughs> I ty dobrze wiesz, że to się nie wydarzy. Nie wiem, jakby, może ten film po prostu, wiesz, łechce mój niezbyt bystry umysł <laughs> tym, że, haha, ha, ja wiem, że to jest oczywiste i wiem, że nie powinienem się cieszyć z tego, że rozumiem, że to jest oczywiste, ale mimo wszystko się cieszę. Może on gra na tych takich y, podstawowych Emocjach, ale mimo wszystko bardzo dobrze się bawiłem. A także. A także? Dodatkowy plus, na tym filmie moja żona nie zasnęła, a na cebuli zasnęła. <grystanie> Dobrze, no to, mieli państwo, jeżeli chodzi o grudniowe, detektywistyczne premiery platform streamingowych, mamy tu rozjazd, bo Szklana Cebula jest spoko u mnie, u Huberta niekoniecznie, a jak rozumiem, patrzę jak kręcą, jest odwrotnie dokładnie. Więc jeżeli nie widzieliście żadnego z tych filmów, a spoilery wam nie straszą, to po prostu obejrzyjcie oba i powiedzcie nam. Co tam. A my damy dźwięk, jest spoko na samym końcu, po dźwięku koniec, żeby nie Ogólnie, było wiadomo, tak. o który chodzi. Dobrze, a to, do czego chciałem nawiązać a propos Disney, i co obejrzeć dziś wieczorem, to jest i murder mystery, to jest fakt, że zachęcony troszeczkę ilością nagród i nominacji, jakie zdobył. Tenże serial to jedną z tych dorosłych i zaskakująco fajnych produkcji na Disneyu ukrytych pod Zobacz dziś wieczorem. Jest serial pod tytułem Zbrodnie po sąsiedzku, gdzie Serena Gomez i dwóch tytanów komedii, czyli Martin Short i Steve Martin. Steve Martin, który od 40 lat ma 60 lat. <grym> tak, dokładnie. On jest tak Leslie <grym> jak tylko stał się siwy albo biały wręcz, to wygląda ciągle tak samo, to to jest bardzo dobre dwa razy po dziesięć odcinków, które obejrza... zacząłem oglądać z założeniem, że ej, to będzie takie śmieszne, będą sobie trochę robić jajca z właśnie motywu, że ktoś kogoś zabija i trzeba koniecznie znaleźć mordercę i dodatkowy plus, że Ekstremalnie istotnym elementem fabuły jest podcast w tym filmie, bo wszyscy mają fisia na punkcie True Crime Podcast w tym serialu. To nagle okazuje się, że poza tym humorem ta zagadka kryminalna, podwójna, bo są dwa sezony, póki co, jest bardzo przytomnie zrobiona. I jest na tyle, bo przez 10 odcinków masz naprawdę dużo czasu, żeby mylić tropy. Jest na tyle przytomnie zrobiona, że w ostatnim odcinku, nawet jeśli się domyślisz, kto jest głównym złym. To i tak jest miejsce na niespodziankę, więc choćby z tego powodu. I mimo tego, że brakuje tam klasycznego detektywa, to bardzo ładnie mi się wpasowuje tutaj w klimat szukania, wiesz, odpowiedzi na zagadkę, kto jest głównym złym w, danym, w danej historii. W danym budynku. W danym budynku w tym przypadku, Bo only murders in the building to jest very good show. Tak, ale powiedz mi, czy, czy w tym serialu jest więcej niż jedno morderstwo? Tak. I czy one są powiązane ze sobą? Tak. Okej, okay, bo gdyby nie były, to bym był zaskoczony, bo wiem, że pomysłem yy, yy, pana Steve'a Martina na to było Ej, a co gdyby zrobić serial o detektywach, którzy rozwiązują tylko Zbrodnie, które się dzieją w ich budynku, bo im się nie chce wychodzić. Nie, e... Tak, ale właśnie o to chodzi. I że... właśnie się zastanawiałem, czy to jest tak, że to jest z jakiegoś dziwnego powodu <grymina> najbardziej kryminalnie przepełniony budynek mieszkalny na świecie, czy to jest nie, jednak to... jakaś jedna intryga. Nie, jest jedna intryga, jest y, bardzo sprytnie poprowadzona i przez to, że to się dzieje w bardzo wielkiej, absurdalnie, wiesz, tłustej nowojorskiej, nowojorskiej kamienicy, kamienicy. Chciałem tak? powiedzieć: że wszystkie filmy się muszą dziać tak? w nowojorskiej kamienicy. W nowojorskiej kamienicy to z jakiegoś powodu ja miałem, szczególnie że zaczęliśmy oglądać ten serial. Święta. Miałem takie bardzo silne skojarzenia z drugą częścią Kevina samego w domu, w tym wypadku samego w Nowym Jorku, że to jest serial świąteczny, chociaż on się nie dzieje w czasie świąt. Jest zimno, co prawda, bo to jest chyba styczeń czy luty, ale jakieś takie miałem skojarzenie, więc idealnie mi się w ogóle skleiło z tymi dwiema historiami, które omówiliśmy przed chwilą, I oraz tutaj, z, z czasem. I tutaj wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, czyli że dla ludzi z naszego pokolenia mm -hmm. nie, nie wiem, z którego jesteśmy pokolenia aczkolwiek z naszego pokolenia to jednak historie detektywistyczne są historiami serialowymi. Tak. I myślisz, że to mogło mieć wpływ na to, że tak pozytywnie odebrałeś ten serial? Serial? Może tak, bo to wiesz, angażujesz się, poznajesz bohaterów. Tu nie ma tego motywu, że jest sprawa na odcinek, bo nie może być, bo to cię ma trzymać w napięciu przez 10 odcinków, ale może tak. Ostatnio więcej konsumuję chyba seriali niż filmów, mimo wszystko, przez zarzucenie namiętnego chodzenia do kina troszeczkę i to prawdopodobnie wpływa na mój osąd a także przypomniałem sobie na sam koniec odcinka mogę powiedzieć pytałeś mnie jaki jest mój ulubiony detektyw mm. to mój ulubiony detektyw jakiego miałem okazję oglądać to jest pan detektyw zresztą też z klasycznego Hudanita tylko bardzo nieudanego to jest pan detektyw którego miałem okazję oglądać w teatrze uh. na The Play That Goes Wrong która jest właśnie klasycznym, tym, jest komedią, która polega na tym, że to jest klasyczny hudanyt, czyli jest wielki dom, rodzina i morderstwo, tylko że nic w trakcie tego przedstawienia teatralnego nie wychodzi, więc się, się pamiętam, opowiadałeś. Tak, i teraz sobie przypomniałem, że to jest prawdopodobnie moja ulubiona historia kryminalna, jaką obejrzałem i głównie dlatego, że nie jest tak naprawdę historią kryminalną, tylko jest głupią komedią. No i pięknie. Mili Państwo, no nie wiem, nie wiem kto zabił, czy my zabiliśmy ten podcast, czy, czy ktoś zabił kogoś, czy film jest dobry, czy nie jest dobry, ale dojechaliśmy do końca. Tak. Jest to może niezbyt imponujący, ale jednak jakiś start w rok 2023. Ale Rozpędzamy się powoli. Tak, mamy plany, bo pójdziemy do kina, być może na taki ten jeden film, co ostatnio jest fajny, ale raczej z tych artystowskich troszeczkę. Ale to się jeszcze okaże. Będziemy omawiać czarnych superbohaterów, będziemy omawiać kojada i będziemy przyznawać nasze nagrody równorzędnie z Oscarami. Tak, ja... I to jest taki tak zwany plan z grubsza. Tak, ja liczę również na to, że uda nam się stworzyć nowy swojski kącik filmów z VHS. Jest, jest, jest potencjał wielki w tym pomysle. Tak? A także pewnie z kimś prędzej czy później jeszcze pogadamy, żebyście nie musieli słuchać tylko nas. Dokładnie. A póki co, wszystkiego najlepszego z okazji czego? stycznia, lutego? Kiedy tego słuchacie? Nie wiem. Pa. Strasznie nagle się skończył ten odcinek. <laughs> Koniec! Jest spoko!